Ok, jest godzina. Należy zaznajomić się z informacją, że publikacja, o której będziemy za chwilę mówić, nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu rozporządzenia Unii Europejskiej nr 596. Łamane przez 2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku. Została ona sporządzona w celach informacyjnych i nie powinna stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Autor nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartej w dzisiejszej, niniejszej publikacji. Jeszcze raz witam wszystkich na dzisiejszym webinarium. Analiza międzyrynkowa to jest temat przewodu i tego oczywiście webinarium, czym jest jak można jak ona może nam pomóc w inwestowaniu. Partnerami naszego dzisiejszego spotkania jest Forex Club, Ace Market EU, mój kanał na YouTubie i oczywiście dostarcza platformę firma Tickmill. Więc zachęcam, zapraszam i zaczynamy. Jaki jest dzisiejszy plan webinarium? Postaram się na wielu slajdach opowiedzieć Państwu o analizie międzyrynkowej, o tym, jak wykorzystuję ją osobiście do inwestowania. Podzielę się Państwa moimi spostrzeżeniami, moimi przemyśleniami na podstawie mojej ponad już 20-letniej kariery na rynkach finansowych, co działa, co, na co należy zwracać uwagę, co jest interesujące, a co nie. No i oczywiście później, pod sam koniec webinarium, zrobimy. Sesję pytań i odpowiedzi. Jeżeli Państwo będą mieli jakieś pytania, czegoś będziecie się chcieli dowiedzieć, zachęcam do tego, żeby napisać i postaram się, jeżeli tylko będę w stanie odpowiedzieć na te Państwa interesujące pytania. Służę oczywiście wiedzą, więc na samym początku zaczynamy. Na samym początku, oczywiście proszę o informację, czy słychać, czy wszystko jest w porządku. I jeżeli jest wszystko w porządku, ok, to widzę, że tutaj Państwo pisze, że jest ok, to zaczynamy. I już taką część dotyczącą już konkretów. Pierwszy wykres, na który należy zwrócić uwagę, który sugeruje już w bardzo wielu moich komentarzach, to jest powiązanie amerykańskiego dolara, generalnie euro -dolara, z zachowaniem indeksu surowcowego. Na tym wykresie widzicie Państwo indeks surowcowy tworzony przez Goldman Sachs. Ten wieloletni wykres pokazuje, jaka jest generalnie bardzo ścisła korelacja między zachowaniem amerykańskiego dolara jego siłą albo słabością a zachowaniem generalnie całej puli surowców. I generalnie widać taką zasadę, jeżeli amerykański dolar się osłabia, czyli eurodolar rośnie, no to wtedy surowce dostają paliwo do tego, żeby także rosnąć. I mamy wzrosty cen surowców, mamy, mamy generalnie hostce na rynkach surowcowych. Natomiast jeżeli amerykański dolar się umacnia, no to występuje to zjawisko odwrotne: surowce zaczynają spadać i widać to powiązanie bardzo ścisłe, występuje one niezwykle w dużej ilości przypadków. Anomalie, które występują, występują rzadko. I co jest bardzo interesujące, już teraz obserwujecie Państwo, że od wielu miesięcy mamy anomalie na rynku surowcowym, co najmniej już od wakacji. Letnich, mamy rosnącą anomalię między zachowaniem amerykańskiego dolara a zachowaniem cen surowców. Większość surowców jeszcze cały czas kontynuuje wzrosty, mamy tutaj kontynuację HUS, natomiast amerykański dolar wchodzi w kolejną fazę umocnienia, i tutaj z każdym dniem, jak widzicie Państwo na wykresach, amerykański dolar jest coraz silniejszy, natomiast yy, yy, surowce tracą, a czyli surowce cały czas zyskują na wartości, chociaż jest też bardzo wyraźna grupa surowców, jak na przykład drewno, czy też w ostatnim czasie żelazo, które tracą po 50, po 60% na wartości od swoich szczytów kilka miesięcy temu. Więc taka rozbieżność i rozdział między zachowaniem surowców a zachowaniem amerykańskiego dolara jest pierwszym takim czynnikiem, który sugeruje, że Tutaj coś się nie zgadza i być może wkrótce należy oczekiwać pewnego rodzaju tąpnięcia bądź też któraś ze stron musi się poddać, czy to amerykański dolar, czy surowce. Moim zdaniem poddadzą się surowce ze względu na to, że amerykański dolar jest bardziej płynny, jest większy, to jest większy rynek, natomiast surowce są mniej płynne i to moim zdaniem wkrótce to one rozpoczną ten spadkowy. Oczywiście, generalnie, jako Spekulant, jestem nastawiony na każdy scenariusz, gotowy jestem na wszystkie scenariusze, więc co będzie to, to, zobaczymy. Natomiast na samym początku chciałem rozpocząć od tego wykresu, który bardzo ładnie pokazuje pewnego rodzaju korelacje i powiązania między, między rynkami. Na kolejnym slajdzie widzicie Państwo, jakie jest zachowanie i powiązanie, korelacja między zachowaniem pary Australia do, dolar, do, do dolara a złotem. I tutaj generalnie widać, że na przestrzeni ostatnich trzech lat Nadmienię, że każdy kolejny wykres, który będzie pokazywany dotyczący korelacji międzyrynkowej, będzie historią z ostatnich trzech lat. Więc ten wykres tutaj korelacji pokazuje, że generalnie dominuje korelacja dodatnia, czyli jeżeli Australia się umacnia, to także złoto rośnie na wartości. I generalnie odwrotnie. Jeżeli złoto traci na wartości. To waluta australijska traci na wartości. Tak powinno być. Natomiast, jak widzicie Państwo na tym wykresie, w ostatnim czasie, w ostatnich miesiącach ta korelacja zbliża się do zera, czyli praktycznie nie występuje. Natomiast patrząc z perspektywy historycznej, jest ona dodatnia i to nawet bardzo wyraźnie dodatnia. I myślę, że część inwestorów może się tym kierować przy inwestowaniu, oczywiście długoterminowym. Na kolejnym slajdzie widzicie Państwo obecną e, e, sytuację. Czyli, jaka jest obecna najsilniejsza korelacja złota, i ona występuje względem, to ciekawe, parę euro do funta brytyjskiego. Natomiast patrząc z perspektywy takiej szerszej, to widać, że raz tu korelacja staje się ujemna, raz dodatnia, i nie można mówić o tym, że występuje jakaś przewaga korelacyjna, dlatego, w pierwszej, w pierwszej kolejności myślę, że należy to traktować jako anomalię, jako, jako pewien rodzaju przypadek, niż występującą rzeczywiście długoterminową korelację. I co jest także interesujące, to zwróćcie państwo uwagę, że te korelacje osiągają poziomy ekstremalne w pewnych zakresach. I obecnie też znajdujemy się blisko takiego ekstremum korelacji dodatniej, więc myślę, że perspektywa w najbliższym czasie będzie coraz bardziej negatywna dla powiązania między złotem a Funtem brytyjskim, generalnie euro do funta brytyjskiego. I ten wykres, moim zdaniem, powinien być odczytany jako taki poglądowy, że korelacje na rynkach finansowych zmieniają się, chociaż na pewnych instrumentach, na pewnych rynkach finansowych utrzymują się długo i są dość dobrym takim miernikiem, co może się stać na, innej, na innym instrumencie finansowym. Na który spoglądamy, i oczywiście można to też traktować przy inwestowaniu jako taki czynnik, który zmniejsza albo zwiększa ryzyko naszej pozycji. Jak zobaczycie na kolejnych wykresach, Państwo, jak dojdziemy do, do, do surowców, to wtedy teraz występuje taka sytuacja. Doszło do wybicia na rynku złota, jest ono dodatkowo potwierdzane wybiciem na rynku srebra z takiej odwróconej formacji RGR z ostatnich tygodni, więc ryzyko obecnie długich pozycji i w złocie i w srebrze zdecydowanie spada, ponieważ analiza międzyrynkowa sygnalizuje, że powiązanie międzyrynkowe tych dwóch instrumentów wskazuje, że kierunek wybicia jest potwierdzany i to jest dobra i to jest dobry zwiastun zmniejszający ryzyko tych pozycji. I na kolejnym wykresie widzicie Państwo, jakie jest powiązanie między ropą naftową a amerykańskimi obligacjami dziesięcioletnimi, oczywiście rentownością. I tutaj widać tą wyraźną przewagę dodatniej korelacji, czyli jeżeli ropa naftowa rośnie, to amerykańskie obligacje na rentowności, jeszcze raz przypominam, bo amerykańskie obligacje czytamy w dwojaki sposób: albo rentownością, albo zachowaniem ceny, która jest odwrotnie. Zachowuje się odwrotnie do rentowności. Więc jeżeli rentowności rosną, to ceny spadają. I w tym wypadku widzimy, że jeżeli cena ropy naftowej rośnie, to ropa, to amerykańskie obligacje na rentowności także rosną. I w odwrotnym przypadku, jeżeli ropa spada, to także amerykańskie rentowności mają tendencję do tego, żeby spadać. I na kolejnym wykresie widzicie Państwo, powiązanie między zachowaniem złota. A amerykańskich obligacji dziesięcioletnich, czyli rentowności obligacji. I tutaj korelacja jest wyraźnie ujemna. Jak, może to czyli jak, może to jak to interpretujemy? Jeżeli cena złota rośnie, to amerykańskie obligacje są kupowane, czyli rentowności spadają, i yy odwrotnie. Jeżeli tutaj cena złota spada, to to amerykańskie rentowności yy rosną, czyli rentowności tych obligacji. Wzrastają. Jak to należy tłumaczyć? Część inwestorów to tłumaczy w taki sposób, że inwestorzy, którzy szukają bezpieczeństwa, mają do wyboru generalnie kilka klas aktywów. Najbardziej płynne to są amerykańskie obligacje, później rynek franka szwajcarskiego i oczywiście rynek złota. No i w sytuacji, kiedy mają do wyboru albo inwestować w amerykańskie obligacje, które płacą odsetki, albo inwestować w złoto, które nie płaci żadnych odsetek. I wtedy zarabiamy albo tracimy tylko i wyłącznie na zmianie cen, no to, Amery to inwestorzy generalnie wybierają amerykańskie obligacje. Stąd też taka korelacja w ostatnim czasie do występuje dość wyraźna i można ją wykorzystać przy tradingu, nawet przy day tradingu. Na kolejnym slajdzie widzicie Państwo rynek miedzi powiązany z zachowaniem amerykańskiego dolara. I tutaj korelacja jest naprawdę bardzo silna i czytelna, widać ją nawet gołym okiem. I praktycznie na przestrzeni ostatnich kilku lat, pięciu lat. Nie spadła ona nawet poniżej poziomu 0, czyli cały czas występuje korelacja. Co, co to oznacza, że jeżeli amerykański dolar będzie zyskiwał na wartości, to należy, to należy oczekiwać osłabienia, jeżeli amerykański dolar będzie zyskiwał na wartości, no to cena miedzi powinna spadać i odwrotnie, jeżeli Amerykański dolar będzie tracił na wartości, no to tutaj cena miedzi powinna wzrastać. I jak to można wykorzystać w praktyce? Po pierwsze, oczywiście do inwestowania na, bezpośrednio na rynku miedzi i do inwestowania na przykład w spółkę KGHM, która jest dla, dla wielu spekulantów także na, na polskiej giełdzie interesującym instrumentem finansowym. Ta korelacja bardzo silna i dodatnia, ona sygnalizuje, Dlaczego mówię, że korelacja jest dodatnia? Ponieważ, zobaczcie Państwo na skalę indeksową dolarową, ona jest odwrócona i dlatego ta korelacja jest taka dodatnia. I na co należy zwrócić uwagę, że może w przyszłości, na samym początku przyszłego roku, dojść do takiej sytuacji, gdzie amerykański dolar już naprawdę będzie pod dużą presją na to, żeby się umacniać, i wtedy cena miedzi może być tą. To może być tym metalem, który rozpocznie dynamiczny trend spadkowy. I to jest bardzo interesujące, co się może wydarzyć na samym początku roku, ponieważ osobiście moja subiektywna ocena tego, co się wydarzy na samym początku, na przełomie roku, będzie uzależniona od tego, jak inwestorzy, po pierwsze, będą oceniali perspektywę amerykańskiego dolara, w perspektywie oczywiście podwyżek stuprocentowych w Stanach Zjednoczonych i oczywiście inflacji, która na całym świecie teoretycznie ma osiągnąć jakiś poziom ekstremalny. W pierwszym kwartale przyszłego roku, no i pod to moim zdaniem inwestorzy będą otwierać swoje pozycje, licząc na jakiś trend na, na, przez cały kolejny rok albo przez kolejne miesiące. Zwróćcie także Państwu uwagę, jaka jest korelacja i powiązanie, oczywiście dodatnie, bardzo silne, między zachowaniem rubla rosyjskiego a ropą naftową. Tutaj nie trzeba nikomu tłumaczyć, to powiązanie jest ogromnie silne i wystarczy tylko, że ropa naftowa. A idzie w górę, to oczywiście rubel rosyjski także się umacnia. Można to bardzo ładnie wykorzystać do inwestowania na rynku, na rynku walutowym. To powiązanie jest silne i obecnie nawet siła tego powiązania, tej korelacji rośnie. Na kolejnym slajdzie widzicie Państwo, jak zachowuje się powiązanie zachowania ropy naftowej z indeksami giełdowymi dotyczącymi surowców w całej Europie. I tutaj, także oczywiście. Jeżeli tylko cena ropy naftowej spada, to spadają wyceny spółek związanych z energetyką i odwrotnie, jeżeli cena ropy naftowej rośnie, to także rosną ceny tych spółek związanych z wydobywaniem i, i z obsługą ropy naftowej. I oczywiście można to wykorzystać, ponieważ jeżeli tylko obserwujemy bessę albo hossę na danym surowcu, no to dany sektor może w bardzo prosty i łatwy sposób dołączyć do tego. Do tego trendu, i prawdopodobieństwo tego, że tak rzeczywiście będzie, że to powiązanie będzie naprawdę silnie, silnie rośnie. I tutaj wykres bardziej krótkoterminowy, także pokazujący, że powiązania występujące między zachowaniem poszczególnych klas aktywów dominuje. I tutaj następny ciekawy wykres dla tych wszystkich z Państwa, którzy inwestują na rynku surowców, wskaźnik złota i srebra. I on pokazuje że generalnie mamy tendencję do tego, żeby złoto raczej rosło na wartości względem ceny srebra. Tak było na przestrzeni ostatnich 10 lat, chociaż w perspektywie historycznej było różnie. Natomiast co jest interesujące w sytuacji recesyjnej, kiedy występuje recesja, to momentalnie bardziej drożeje złoto niż srebro i te wykresy, ten wykres, który widzicie Państwo, gdzie są zaznaczone dokładnie momenty recesyjne w amerykańskiej gospodarce, bardzo jasno pokazują to powiązanie i to, że wtedy w takiej sytuacji jest, występuje bardzo silne, że tak powiem, branie w cudzysłowie złota względem srebra. Ten metal szlachetny, czyli złoto, jest bardziej kupowane. I kiedy tylko recesja mija, to zwróćcie Państwo uwagę, ten trend się generalnie próbuje odwrócić, i wracamy do takiego punktu równowagi, do którego też sięgnęliśmy parę miesięcy temu. On jest ładnie zaznaczony tutaj linią czerwoną, przerywaną. Ten parytet złota i srebra. Jest interesujący i bardzo ciekawy. Warto go wykorzystać, zwłaszcza w tych sytuacjach, które kiedyś i tak na pewno nastąpią, bo recesja w Stanach Zjednoczonych kiedyś na pewno wystąpi i w takiej sytuacji warto sobie odświeżyć ten wykres. Teraz przejdźmy już bardziej do rynku giełdowego. I tutaj oczywiście nie muszę nikomu mówić, jakie jest silne powiązanie między giełdami papierów wartościowych. Jeżeli coś, zwłaszcza przewodnikiem stada jest teraz Stany, są Stany Zjednoczone, czyli Wall Street. I jeżeli indeksy giełdowe w Stanach Zjednoczonych rosną, to generalna jest tendencja do tego, żeby indeksy giełdowe na całym świecie rosły i odwrotnie spadki na Wall Street to spadki także indeksów giełdowych na całym świecie tutaj zwróćcie Państwo uwagę na kolejnym wykresie, jakie jest powiązanie między zachowaniem indeksu Nikkei a zachowaniem dolar do jena i tutaj na przestrzeni ostatnich lat widać także silne powiązanie, które mówi o tym, że inwestorzy generalnie lubią wykorzystywać strategię carry trade, czyli pożyczania jena, żeby kupować tutaj akcje. I jeżeli tutaj para dolar do jena rośnie, to także indeksy giełdowe w Japonii zaczynają rosnąć. Strategia carry trade z wykorzystaniem jena jest znana od bardzo, bardzo wielu lat. Teraz, w sytuacji, kiedy są bardzo niskie stopy procentowe, to. To, tak, to, to, to ta korelacja i to zachowanie względem jena japońskiego już spada na, na znaczeniu, ponieważ wiele naprawdę walut światowych ma stopy procentowe bliskie zero albo nawet ujemne, więc praktycznie każda waluta płaci carry rate, i co jest także ważne, na co radzi, radziłbym teraz zwrócić uwagę, to zwróćcie Państwo uwagę, że rosną stopy procentowe praktycznie w większości krajów rozwijających się, a to sprawi, że w najbliższych miesiącach, moim zdaniem kwartałach, pojawi się znowu strategia carry trade z wykorzystaniem wysokich, podwyższonych względem innych stóp procentowych. Moim zdaniem złoty w przyszłym roku ma potencjał ku temu, żeby właśnie stać się taką walutą, która będzie grana bardzo wyraźnie, z powodu tego, że stopy procentowe w Polsce mają w perspektywie najbliższego kwartału i nawet pół roku naprawdę bardzo silnie. Wzrosnąć. W następnym wykresie widzicie Państwo powiązanie między zachowaniem ropy naftowej a indeksem SP. Tutaj także widać wieloletnią dominację korelacji pozytywnej, więc jeżeli ropa naftowa rośnie, to rośnie także indeks giełdowy. I w slangu mówimy o tym takiej sytuacji, że mamy do czynienia z tak zwanym nastawieniem risk on. Risk on, czyli kupowanie ryzyka. Kupujemy wszystko, co ma, jest związane. Ze zmiennością, z ryzykiem, z tym, że możemy zarobić w krótkim czasie i odwrotnie, kiedy sytuacja staje się taka, że indeksy giełdowe spadają, no to także ropa naftowa zaczyna tracić na wartości. Kolejny wykres powiązanie między zachowaniem indeksu SP a dolar do Jena. W ostatnim czasie tutaj korelacja się rozjeżdża, natomiast ona była w ostatnim czasie pozytywna. Moim zdaniem obecnie występuje i będzie trwała do końca przynajmniej tego roku taka presja na to, żeby świat kupował amerykańskiego dolara, żeby kupować akcji na Wall Street. Oczywiście jest to związane po pierwsze z tym, że liczę oczywiście na to, że że wystąpi tzw. ride świętego Mikołaja, czyli wyciąganie indeksów giełdowych jak najwyżej na koniec roku, żeby zarządzający aktywami osiągnęli jak najwyższe stopy zwrotu za zarządzanie swoimi funduszami inwestycyjnymi, żeby osobiście osiągnęli jak najwyższe roczne bonusy za zarządzanie aktywami. I oczywiście jest to sprzęgnięte z tym, że inwestorzy o podwyższonym profilu ryzyka inwestują teraz w akcje. Ponieważ chcą się zabezpieczyć przed inflacją, ale temat tego, jak radzić sobie w środowisku inflacyjnym z inwestowaniem, to jest temat następnego naszego wykładu. Więc na chwilę obecną już zakończę ten temat. Zachęcam oczywiście, żeby w przyszłym tygodniu wrócić na nasz kolejny webinar. I teraz widzicie Państwo tutaj to powiązanie, ponieważ praktycznie od momentu, kiedy inflacja. Na całym świecie zaczęła już wyraźnie rosnąć zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych i w Niemczech. To no tutaj amerykański dolar, kiedy się umacniał, powodował także wzrosty indeksów giełdowych na Wall Street. Tutaj powiązanie między Dow Jonesem a amerykańskim dolarem jest naprawdę dobrze widoczne w ostatnich miesiącach. I co jest także ciekawe, w, w pewnym momencie występowała bardzo silna korelacja Ujemna między zachowaniem franka szwajcarskiego a indeksem SP i jak to też można tłumaczyć. Moim zdaniem jest to związane z tym, że inflacja w Szwajcarii jest najmniejsza, więc inwestorzy z całego świata parkują także swój kapitał we franku szwajcarskim, ale to także jest jeden z tych tematów, które poruszę za tydzień na naszym kolejnym webinarium. Na kolejnym wykresie widzicie Państwo zachowanie i indeksów giełdowych, które odzwierciedlają tak zwane spółki wartościowe i spółki wzrostowe względem zachowania amerykańskich obligacji dziesięcioletnich. I tutaj jak czarno na białym widać, że jeżeli rentowności amerykańskich obligacji spadają, to rośnie także wycena spółek, które generalnie nie, płac nie płacą jeszcze nie tylko dywidendy, ale nawet nie mają, nie generują zysków, czyli spółek wzrostowych z indeksu NASDAQ. Warto to wykorzystać. I to jest oczywiście normalne i naturalne, ponieważ stopa dyskontowa wykorzystywana przy analizie fundamentalnej do wyceny spółek giełdowych, zwłaszcza tych związanych z ryzykiem, no jest, jest kluczowa. I jaki jest wniosek na najbliższą przyszłość? Jeżeli tylko rzeczywiście, tak jak mówią, tak jak mówi wielu spekulantów, dotyczących, którzy się, tak powiem, zęby zjedli na obligacjach, jeżeli amerykańskie rentowności wrócą w okolicach 2% na, na dziesiątkach, no to wtedy. Szansa na to, że najbardziej dynamiczną hossę przeżyją spółki technologiczne jest mniejsza i oczywiście rośnie prawdopodobieństwo większej korekty spadkowej na indeksie NASDAQ i na tych wszystkich spółkach technologicznych na całym świecie. Więc bardzo uwaga, na, za każdym razem, kiedy Amery zobaczycie Państwo, że rosną rentowności amerykańskich obligacji, a równocześnie inwestujecie na przykład na indeksie NASDAQ. I kolejna ciekawa. A korelacja, powiązanie międzyrękowe, to jest oczywiście naniesienie bilansów najważniejszych banków centralnych europejskiego, amerykańskiego i japońskiego względem zachowania indeksów giełdowych. I tutaj Państwo, jak na czarno na białym widzicie, że zwłaszcza od momentu kryzysu Lehman Brothers i tego załamania na rynku nieruchomości w latach 2007-2009 ze Stanach Zjednoczonych, kiedy wystąpiła naprawdę wielka presja na to, żeby Amerykanie, żeby banki centralne na całym świecie zaczęły w cudzysłowie oczywiście drukować pieniądze, to momentalnie rozpoczęła się hossa, wielka Hossa na giełdach papierów wartościowych na całym świecie, w tym wypadku jest ona obrazowana indeksem MSC World Index. I co prawda już wcześniej, już po, po upadku dotkomów, czyli bańce dotkomowej w latach 2000-2001 już ten proces drukowania, te luzowania monetarnego w Stanach Zjednoczonych też się rozpoczął, natomiast dopiero od lata 2009, od 2009 roku widać już jak na dłoni, że wzrosty e, e, bilansów banków centralnych powodują wzrosty indeksów giełdowych i każda kore kolejna sp korekta spadkowa na indeksach giełdowych nie jest w stanie przekroczyć poziomu 30%. Zwróćcie państwo uwagę, że ta besa, która miała miejsce na S&P w poprzednim roku, ta szybka korekta wielka zwałk, zwała miała głębokość dokładnie 30% i to jest taka ciekawostka, obserwacja, którą warto wykorzystać, że indeksy giełdowe lubią cofać się o 20, o 30%, a wszystko co powyżej 30% to już jest naprawdę wielka besa na giełdach papierów wartościowych, którą myślę, że Prędzej czy później i tak będziemy musieli przeżyć. Na kolejnym slajdzie widzicie Państwo powiązanie między zachowaniem funta brytyjskiego amerykańskich, a brytyjskich obligacji, i tutaj także widać powiązanie, że jeżeli tylko rentowności spadają, to fund brytyjski się osłabia i, i odwrotnie występuje ten sam mechanizm, który w przypadku amerykańskiego dolara powoduje jego umocnienie, kiedy rentowności amerykańskich obligacji rosną. I to jest oczywiście spowodowane tym, że czekamy na pierwszą podwyżkę stóp procentowych Wielkiej Brytanii, która odwleka się w czasie miała być już teraz w listopadzie, teraz jest sugerowana na początek przyszłego roku. Być może nastąpi w przyszłym roku, na samym początku, w pierwszym kwartale, ale tego nikt nie wie, bo te oczekiwania są bardzo szybko tłumione przez wypowiedzi Banku, Bank of England, czyli członków. Banku Centralnego Wielkiej Brytanii, którzy studzą te nastroje w oczekiwaniu na pierwszą podwyżkę stóp procentowych w Wielkiej Brytanii. Na kolejnym slajdzie widzicie Państwo także następny taki element, który pokazuje i zwiększa ryzyko albo zmniejsza ryzyko długich pozycji w funcie brytyjskim czyli taki prosty indeks surprise, czyli indeks zaskoczeń ekonomicznych i on dla, dla Wielkiej Brytanii jest teraz najwyżej spośród tych najważniejszych krajów. Są też, Fund Brytyjski ma tendencję ku temu, żeby się umacniać. Warto także obserwować wskaźniki makroekonomiczne, ponieważ one wiele mówią o potencjalnym, to co może się w najbliższym czasie wydarzyć z walutą krajową. A w kolejnym slajdzie to jest właśnie ta macierz, którą wykorzystuję do tych wykresów, które pokazują bezpośrednią korelację, którą już wielokrotnie widzieliście Państwo na, tym, na tej prezentacji. No i tutaj e, dość czytelnie można zobrazować, jaka jest, e, jakie są te powiązania, korelacje między najważniejszymi instrumentami finansowymi wykorzystywane, wykorzystywanymi e, przy spekulacji, ale do poszczególnych tych e, wykresów wrócimy. Także to jest taka e, ciekawostka, na którą e, myślę, że warto zwrócić e, także uwagę. I oczywiście wracamy do tego wykresu, o którym mówiłem, czyli powiązanie między warszawskim indeksem WIG-20, indeksem S&P i tutaj nie należy się w ogóle dziwić temu, że na przestrzeni ostatnich lat ta korelacja jest dodatnia, nawet czasami bardzo silna. Wyjątki stanowią te momenty, kiedy jest ona ujemna. Taka, taki wyjątek jest teraz, miał miejsce parę, miał miejsce dwa lata temu. Natomiast powiązanie, korelacja i siła jest naprawdę bardzo duża zachowania warszawskiej giełdy indeksu S&P. Na kolejnym wykresie widzicie Państwo powiązanie zachowania złotego a indeksu WIG20. I Także w naturalny sposób widać, że w sytuacji, kiedy występuje presja na umocnienie krajowej waluty, to polskie akcje mają szansę i generalną tendencję do tego, żeby, żeby rosnąć. I jest to po pierwsze, moim zdaniem, związane z tym, że siła złotego w takim wypadku odpowiada napływowi albo odpływowi kapitału zagranicznego na polską giełdę. Więc w sytuacji, kiedy widzimy większy naprawdę impuls umocnienia krajowej waluty, no to także warto bacznym okiem obserwować co najmniej zachowanie warszawskiej giełdy, która ma potencjał ku temu żeby w takiej sytuacji rosnąć i odwrotnie w sytuacji którą teraz obserwujemy, czyli euro złoty rośnie, to ta korelacja sygnalizuje, że warszawska giełda ma tendencję ku spadkom i zaczyna się to po prostu potwierdzać na naszych oczach. I następne zachowanie bardzo ciekawe, korelacja między WIG20 a euro dolarem, co prawda duża jest zmienność tej korelacji, ale też przeważa korelacja dodatnia. Sygnalizująca, że w sytuacji, kiedy występuje odpływ kapitału ze Stanów Zjednoczonych, to on szuka gdzieś ujścia, i w takiej sytuacji kupowane są praktycznie wszystkie aktywa poza Stanami Zjednoczonymi, i część tego kapitału płynie także na warszawską giełdę papierów wartościowych. I to jest także ciekawe: w ostatnim czasie mamy dość silną korelację między zachowaniem euro złotego a zachowaniem złota. Natomiast zaczyna ona przyjmować już wartości ekstremalne, dlatego te powiązanie wkrótce może zamierać. Zobaczymy, jak to będzie w najbliższej przyszłości. Natomiast moim zdaniem, że ta, ta macierz korelacji, którą przed chwilą Państwu pokazałem, ona zacznie się bardzo diametralnie zmieniać na samym początku przyszłego roku, gdy spodziewam się naprawdę bardzo dużej zmienności na praktycznie wszystkich klasach aktywów. I najsilniejsza obecna korelacja, ujemna korelacja występuje między zachowaniem euro złotego a indeksu Dow Jones. Korelacja jest wyraźna i silna i pokazuje, że jeżeli tutaj występuje presja na to, żeby złotego się pozbywać, no to rosną także indeksy giełdowe na, na Wall Street. To jest bardzo interesujące. I na kolejnym wykresie widzicie teraz Państwo macierz korelacji zakowanie bitcoina, a euro złotego. To jest bitcoin, czyli kryptowaluty, są także niezwykle interesujące. One zaczynają powoli być coraz bardziej takim aktywem, które jest popularne w, nawet wśród inwestorów już tych poważnych, tych dużych i nie można tego lekceważyć. I w ostatnim czasie bitcoin. Tak intuicyjnie zaczął dość silnie korelować dodatnio z zachowaniem indeksów giełdowych, czyli jeżeli występuje presja na ryzyko, no to można oczekiwać, że będziemy świadkami także umocnienia bitcoina. I odwrotnie, oczywiście, jeżeli spadki indeksów giełdowych, na przykład, by wystąpiły, no to w takiej sytuacji. Bitcoin także byłby zagrożony potencjalną wyprzeda wyprzedażą, no i to można intuicyjnie wytłumaczyć, na przykład w sytuacji, kiedy rzeczywiście zmniejszanie bilansu Fedu doprowadziłoby w przyszłym roku do spadków indeksów giełdowych, no to w naturalny sposób, poprzez tą korelację, zagrożony byłby bitcoin, ponieważ dostarczanie płynności byłoby zmniejszane albo byłoby już zerowe, bo na przykład, tak jak przewiduje rynek w przyszłym roku, więc w naturalny sposób Zmniejsza się potencjalna pula kapitału, który może trafić na rynek bitcoina. Takie wytłumaczenie może, może wystąpić. I, I powiązanie między zachowaniem bitcoina a złotego tutaj także odgrywa dużą rolę, ze względu na to, że złoto oczywiście także jest walutą, która podlega pod, tym, pod wpływ tego globalnego trendu kupowania albo sprzedawania ryzyka. I teraz dla rynku wa walutowego, tak już sensu stricto. Część poświęcona tutaj naszym walutom regionu, i także na tym wykresie widzicie Państwo, jaka jest ścisła korelacja bardzo silne powiązanie między zachowaniem forintów czeskiej korony a złotego. Więc y, widać, jak na dłoni, że sytuacja międzynarodowa, czyli generalnie amerykańskiego dolara, wpływa bezpośrednio na siłę albo słabość walut całego naszego regionu. Dlatego też, jak, jak obserwujecie Państwo moje wypowiedzi, to ja twierdzę, Usilnie, że za siłę albo słabość złotego w 70% odpowiada zachowanie amerykańskiego dolara, generalnie na eurodolarze, a tylko w 30% jakieś czynniki lo lokalne, generalnie skupione wokół Narodowego Banku Polskiego i decyzji potencjalnych w sprawie stóp procentowych i polityki monetarnej. Yy, także tutaj ten, yy, to powiązanie zachowania. Walut regionu jest bardzo ściśle związane ze sobą. I na tym kolejnym wykresie widzicie Państwo także powiązanie między jenem japońskim, już tak bezpośrednio na indeksie, a zachowaniem amerykańskich obligacji. I tutaj widać jak na dłoni, że w sytuacji, kiedy amerykański dolar jest, kiedy amerykański, amerykańskie obligacje są sprzedawane, czyli rośnie ich rentowność, to w takiej sytuacji sprzedawany jest jen i Obserwujemy tą korelację bardzo wyraźnie w ostatnich dniach, kiedy wystarczy tylko, że amerykańskie rentowności pójdą w góry, to od razu para, dolar, jen zyskuje na wartości. I, o, I co jest bardzo interesujące, na przykład nie występuje taka korelacja bardzo wyraźna względem innych par związanych z jenem, chociaż czasem warto i także na nie bacznie spoglądać. I tutaj na tym kolejny wykresie już widzicie bardzo państwo bezpośrednie powiązanie między jenem japońskim a indeksem S&P. Pamiętam, że w latach Hosty 2003-2007 powiązanie rynku giełdowego z zachowaniem jena japońskiego, czyli tak zwany klasyczny carry trade, kiedy naprawdę stopy procentowe w Japonii dawały idealne pole do tak zwanej spekulacji na z wykorzystaniem mechanizmu carry trade, przypomnę, na czym ono polega, na pożyczaniu waluty nisko oprocentowanej i za te środki kupowaniu aktywów związanych z większym ryzykiem, generalnie rynku akcji, oczywiście poprzez rynek walutowy. To, powod... to powodowało, że pary związane z jenem traciły na wartości, czyli jen tracił na wartości, wszystkie pary związane z jenem szły do góry. I równolegle za tego pożyczonego jena były kupowane akcje. I strategia polegała na tym, żeby odkupić jak najwyżej pożyczone akcje czy też surowce i zwrócić jena, który był pożyczony na naprawdę znikomy procent. I taka strategia była wykorzystywana przez 3 lata, co najmniej od 2004 do 2007 roku. I być może ona wkrótce wróci, jeżeli tylko stopy procentowe na świecie wzrosną. Więc. To jest taka informacja. Myślę, że w długim terminie na pewno kiedyś się znowu pojawią takie okazje inwestycyjne. I zwróćcie także Państwo uwagę, tutaj także jest powiązanie między jenem japońskim a zachowaniem amerykańskich obligacji, czy też 5- czy 10-letnich. I w ostatnim czasie powiązanie między zwłaszcza amerykańskim dolar jenem, a amerykańskimi obligacjami jest ścisłe i bardzo mocne. I na kolejnym wykresie widzicie Państwo zachowanie takich amerykańskich obligacji, które są denominowane o inflację, z zachowaniem tutaj pary dolar do jena. I tutaj także widać, że taka presja na to, żeby zabezpieczyć się przed inflacją, przy kupowaniu tutaj pary związanej z jenem, czyli dolar, dolar jena, jest bardzo wyraźna i rośnie na przestrzeni ostatnich tygodni i miesięcy. Dolar yen względem amerykańskich obligacji, tutaj już bardziej w krótkim terminie to te powiązanie, zwłaszcza od wakacji, w którym powiązanie między amerykańskim dolarem a indeksami giełdowymi stało się silne. Widać tutaj jak na dłoni. No i oczywiście nie należy zapominać o tym, że waluty surowcowe, czyli Nowa Zelandia, Australia, czy też Kanada, oczywiście w mniejszym stopniu Zar, czyli Południowa Afryka, czy też Rubel. Są ściśle powiązane ze sobą, a tutaj te waluty, te waluty australijskie i, nowo, i Kiwi, czyli Nowa Zelandia, na tym wykresie widzicie Państwo ścisłe powiązanie. Więc gdyby się kiedyś pojawiła taka sytuacja, że na, na, na Australii, na przykład, widzimy aprecjację, czyli wzrost wartości Australii, a na Nowej Zelandii nie, to można z dużą dozą prawdopodobieństwa stwierdzić, że w najbliższym czasie Dojdzie także do aprecjacji Nowej Zelandii i odwrotnie. Także powiązanie i korelacja jest tutaj bardzo, ale to bardzo dobrze widoczna. Na tym wykresie widzicie Państwo, zapomniałem do tych walut surowcowych dodać norweską koronę, która także jest ściśle powiązana z zachowaniem ropy naftowej i należy bacznie obserwować to, co się będzie, to, co się będzie działo. Na ropie naftowej, żeby, i oczywiście na wszystkich innych surowcach, żeby dobrze dokonywać transakcji na a, walutach surowcowych. To powiązanie jest y, bardzo, ale to bardzo silne. Na przykład tak, że Nowa Zelandia, z takiej mojej obserwacji jest niezwykle silnie związana z informacjami na temat y, produkcji mleka. Te, te informacje dość często, co, praktycznie co tydzień pojawiają się w serwisach. Jeżeli tylko zmniejsza się albo zwiększa się podaż mleka, no to Nowa Zelandia ma tendencję do tego, żeby rosnąć albo się osłabiać. I oczywiście, takim generalnie silnym powiązaniem na rynkach bardzo płynnych z ropą naftową jest powiązanie między ropą naftową a dolarem kanadyjskim. Jak widzicie Państwo, na przestrzeni ostatnich lat korelacja jest silnie ujemna. Bardzo często występuje. Naprawdę na wartościach silnie ujemnych i w takiej sytuacji, jeżeli ropa naftowa rośnie, to, ta, to, wtedy, to wtedy jest presja na to, żeby dolar kanadyjski się umacniał i odwrotnie, jeżeli ropa naftowa spada na wartości, to występuje bardzo silna presja na to, żeby kanadyjska waluta była sprzedawana. Warto to wykorzystać przy tradingu i gdyby się okazało, że w najbliższym czasie waluty surowcowe Generalnie surowce zaczynają spadki na całym swoim indeksie, to myślę, że tutaj Kanada może być taką walutą, która będzie dawała mnóstwo okazji inwestycyjnych dla spekulantów, krótkoterminowych, graczy, oczywiście grze przeciwko tej walucie. Kolejny slajd pokazuje już teraz bezpośrednio korelację między zachowaniem dolar do jena a amerykańskimi obligacjami. Widać, że ona występuje. Że jest silna, że jest dodatnia i że na przestrzeni ostatnich lat zdarzają się tylko niewielkie momenty, takie fragmenty, niewielkie okresy, w którym występuje ona w formie ujemnej. I to są generalnie anomalie niż jakieś zachowania, które są potwierdzane przez, przez długi termin. I tutaj mówiłem w ostatnim czasie już trochę o jenie japońskim i franku szwajcarskim, natomiast chciałbym wrócić do tego, ponieważ frank szwajcarski w ostatnim czasie Staje się tą walutą bezpieczną dla całego naszego regionu, i stąd też taka rozbieżność, która się pojawiła w ostatnim czasie. Frank szwajcarski w pewnym okresie także był wykorzystywany jako waluta carry-trade do, do spekulacji z wykorzystaniem tej waluty. Natomiast to, że płynność franka szwajcarskiego nie jest tak duża jak jena japońskiego, stąd też w sytuacji, kiedy występuje rzeczywiście taka tendencja, żeby wykorzystywać ten carry-trade. Tą strategię carry trade to wykorzystują ją przede wszystkim inwestorzy względem jena, a nie franka szwajcarskiego. Ale jeżeli tylko stopy procentowe rzeczywiście będą rosły na świecie, no myślę, że i frank szwajcarski, i jen japoński wrócą także do łask inwestorów, tych nawet krótkoterminowych spekulantów. I sygnalizowałem także rosnącą korelację między zachowaniem funta brytyjskiego a amerykańskich obligacji. Brytyjskich obligacji dziesięcioletnich, i tutaj także jest to powiązane, jest związane oczywiście z oczekiwaniem co do pierwszej podwyżki stóp procentowych w Wielkiej Brytanii. Myślę, że ona nastąpi w pierwszym kwartale. I tak jak teraz amerykański dolar jest kupowany, także wkrótce myślę, że wystąpi znowu presja na to, żeby brytyjski fund był kupowany. To powiązanie powinno być dość znaczące i ścisłe. I, i taki sygnał. Płynie do, do, do rynku, że para popularna, czyli kabel, czyli fund dolar, ona może nie być aż tak atrakcyjną do spekulacji z powodu tego, że część inwestorów będzie widziało globalną presję na amerykańskiego dolara i globalną równoległą presję na funta brytyjskiego. Stąd też e, te dwie siły mogą się znosić, i moim zdaniem kabel, czyli fund dolar. W perspektywie najbliższych tygodni, miesięcy i może kwartałów, raczej nie będzie rozpieszać tutaj daytraderów i nie spodziewam się tutaj podwyższonych, ciekawych impulsów i zmienności na, na kablu. I co jest także interesujące, co warto wykorzystać nawet na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. Zwróćcie Państwo uwagę, gdy tylko Rada Polityki Pieniężnej w październiku zaskakująco podniosła stopy procentowe to od razu inwestorzy rzucili się do tego, żeby kupować banki na warszawskiej giełdzie. Kiedy teraz w listopadzie znowu pod, pod stopy procentowe w, po, w Polsce pod, poszły do góry, to znowu po, banki były bardzo atrakcyjne jako, takie, jako taki cel do spekulacji i w perspektywie, dalszych wzró... w perspektywie dalszego wzrostu 100% w Polsce, który może być cały czas dynamiczny, myślę, że atrakcyjność polskich banków, generalnie sektora finansowego, cały czas będzie rosła i jest to także odzwierciedlone zachowaniem sektora finansowego w Stanach Zjednoczonych, bo tutaj także widzicie Państwo na tym wykresie, że jeżeli tylko stopy rynkowe amerykańskie idą w góry, to sektor finansowy do całego indeksu S&P także zyskuje na wartości. Więc spadające stopy procentowe są negatywnym czynnikiem dla banków, dla sektora bankowego i w ogóle dla finansów. A jeżeli tylko stopy procentowe, te rynkowe, nawet rosną, to od razu poprawia się efektywność, zyskowność i oczywiście sektor finansowy staje się bardzo atrakcyjny dla spekulantów, dla tych wszystkich, którzy widzą przyszłość w tym sektorze, który był wcześniej zaniedbany w cudzysłowiu przez niskie stopy procentowe. Ta korelacja na, na pewno będzie występowała w przyszłości, więc sygnalizuję, dobrze sobie zapamiętać ten wykres, to te powiązanie, bo moim zdaniem na przestrzeni najbliższych lat cały czas ta korelacja będzie dawała bardzo duże, bardzo duży potencjał pod dodatnie i to nawet bardzo duże stopy zwrotu. Jak zobaczycie Państwo sobie na na stopy zwrotu polskich banków na przestrzeni ostatniego roku, na przykład z ostatniego na przykład roku i od początku tego roku to naprawdę wiele banków ma trzy cyfrowe stopy zwrotu, więc więc tutaj inwestowanie w akcje, żeby się zabezpieczyć przed inflacją generalnie w sektorze bankowym, inwestując w sektor bankowy był naprawdę strzałem w dziesiątkę. Na kolejnym slajdzie widzicie Państwo także powiązanie między nawet krótkoterminową stopą procentową amerykańską a zachowaniem amerykańskiego dolara. I tutaj, jeżeli tylko amerykańskie obligacje rosną na rentowności, to od razu także występuje presja na amerykańskiego dolara. I to jest po prostu zrozumiałe, ze względu na to, że wtedy wszystkie dolary płacą po prostu coraz więcej swapu albo coraz więcej odsetek dla tych, którzy mają obligacje. I to jest, występuje naturalny proces, Spływania kapitału z całego świata do amerykańskiej waluty, czyli generalnie do amerykańskich obligacji. No i oczywiście warto także wspomnieć o krzywej dochodowości, czyli nałożeniu na, na jeden wykres rentowności wszystkich obligacji od tych krótkoterminowych bonów skarbowych aż po te długoterminowe amerykańskie trzydziestki. I jeżeli zrobi, zrobimy sobie taką krzywą dochodowości, jak ona się generalnie zachowa, zachowuje, to także widać. Że globalne stopy procentowe mają tendencję do zachowania się w bardzo podobny sposób. Ci, którzy są na rynku giełdowym już dłużej, to w naturalny sposób już to czują. Natomiast tym wszystkim, którzy są już są tutaj na rynkach w, w nieco krótszym czasie, no to warto przypominać o tych zależnościach związanych z międzyamerykańskimi, w ogóle obligacjami, a zachowaniem się walut czy też wszystkich innych klas aktywów. I, I oczywiście także fakt, że występuje presja na to, aby stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych spadały, wywołuje presję, żeby kupować wszystkie inne waluty, które płacą jeszcze jakiekolwiek odsetki. Stąd też, że jeżeli stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych spadają, no to wtedy rośnie presja na to, żeby waluty takie jak złoty, czy też inne waluty emerging markets. Zyskiwały na wartości i te wykresy tutaj bardzo dobrze to pokazują. I oczywiście odwrotnie, kiedy stopy procentowe zaczynają rosnąć, a teraz mamy do czynienia z takim procesem, czyli amerykański dolar zaczyna się umacniać, to waluty takie jak polski złoty mają naturalną tendencję do tego, żeby tracić na wartości i być może przed złotym w najbliższych tygodniach dość sporo problemów, ponieważ tutaj, jak widzicie, Państwo, jak widzicie Państwo tutaj na wykresie, zaraz spróbujemy rzucić okiem, co się teraz dzieje na, na eurodolarze, na platformie. No tutaj eurodolar już zbliża się do poziomu 1.13, który już w komentarzach od wielu tygodni sygnalizuje, że jest to miejsce, gdzie przebiega średnia, czyli zniesienie Fibonacci 61.8, to miejsce może zatrzymać trend spadkowy. Więc takie, więc takie zachowanie tutaj, yy, więc takie zachowanie euro-dolara w naturalny sposób powoduje, że osłabia się złoty i jeżeli rzeczywiście do końca, co najmniej do końca roku albo w perspektywie, w perspektywie najbliższego kwartału, nawet dwóch kwartałów amerykański dolar cały czas będzie się umacniał z powodu tych rosnących stóp procentowych rynkowych, no to przed złotym naprawdę dość sporo problemów. Możemy być świadkami nowych maksimów, ekstremów wybicia nad ostatnie, nad wieloletnie maksima, co miało już miejsce wczoraj na parze frank do złotego. Więc jeżeli Narodowy Bank Polski chciałby wtedy zatrzymać tą naturalną presję na deprecjację krajowej waluty, czy na osłabienie krajowej waluty, no to Musiałoby dojść do naprawdę bardzo dynamicznych i sporych podwyżek stóp procentowych, żeby te stopy procentowe wymusiły umocnienie złotego. Bez tego, bez podwyżek znaczących stóp procentowych, może być bardzo trudno, żeby zatrzymać deprecjację krajowej waluty, ponieważ to, jak widzicie Państwo tutaj na wykresie, amerykański dolar poprzez stopy procentowe powoduje, że występuje presja na to, żeby pozbywać się krajowej, krajowej waluty. I tutaj na tym wykresie, jak już wcześniej wspominałem, powiązanie między Bitcoinem a SP w ostatnim czasie, jeżeli tylko indeksy giełdowe rosną, to występuje także presja na Bitcoina, żeby był kupowany. I myślę, że kluczowe dla Bitcoina będzie przełom roku, ponieważ już chyba kolejny raz sygnalizuję, że przełom roku moim zdaniem będzie niezwykle interesujący, zwłaszcza początek przyszłego roku, jak inwestorzy będą się pozycjonować pod 2022 rok. I jeżeli rzeczywiście zaczną materializować się obawy, że podwyżki stoprocentowe i ograniczanie skupu aktywów wpłynie negatywnie na rynek akcji, i cały 2022 rok, jak moja intuicja podpowiada, będzie negatywny dla akcji, no to wtedy Bitcoin także może być pod presją, żeby był sprzedawany, więc, więc bądźmy czujni, zobaczymy, jak rzeczywiście będzie, ale te powiązanie, ta korelacja w ostatnim czasie jest bardzo dobrze widoczna. Tutaj wykres, czyli już sensu stricto powiązanie Bitcoina, ale tym razem z indeksem Dow Jonesa. Ostatnie, ostatnie kwartały to jest wyraźnie rosnąca do, dodatnia korelacja, która potwierdza to, że inwestorzy wykorzystują bitcoina także jako taki element e, gry na ryzyko, a część inwestorów, tak jak już czytałem w niektórych komentarzach, zabezpiecza się przed inflacją e, na bitcoinie, chociaż tutaj bitcoin jest tak zmienny, że e, jeżeli w, pewnego, w pewnym momencie nagle spadnie o 10%, no to my zamiast się zabezpieczyć przed inflacją, czasami będziemy mieć inflację 10% na swoim koszyku, bo stracimy na wartości bitcoina te 10%, więc tutaj na należy bardzo, należy bardzo ostrożnie podchodzić do bitcoina, który jest tutaj niezwykle zmiennym rynkiem i dość nieprzewidywalnym jednak. Ale długoterminowe wykresy potwierdzają taką zależność, że bitcoin jest dodatnie skorelowany z indeksami giełdowymi, czyli generalnie z ryzykiem. No, i tutaj na tym wykresie widzicie Państwo, że oczywiście, jeżeli Bitcoin jest kupowany jako taka najbardziej reprezentatywna dla, dla inwestorów kryptowaluta, to także są kupowane wszystkie inne kryptowaluty na całym świecie, w tym wypadku to jest Ether. I jeżeli będzie odwrotnie, czyli sytuacja, kiedy Bitcoin będzie sprzedawany, to także prawdopodobnie wszystkie inne kryptowaluty przeżyją jakąś Korektę spadkową większe załamanie, bądź też nawet krach, jeżeli spadki będą większe niż tam 40% od swoich szczytów. Zobaczymy, jak będzie. Zapowiada się bardzo interesujący przełom roku. Moim zdaniem, do końca roku jeszcze te trendy, które będą, które obserwujemy teraz na wykresach, będą kontynuowane. Co dalej? Zobaczymy. Przełom roku będzie decydujący i początek przyszłego roku, ponieważ wtedy inwestorzy, ci długoterminowi, ci spekulanci, którzy dokonują transakcji w okresie kwartałów, nawet lat, wykorzystują te świeczki roczne, kwartalne, zwłaszcza te na, do, dokonując transakcji pod sam początek roku, by te stopy zwrotu, które będą osiągać, były bardzo zbliżone do wycen i zmian wycen. Instrumentów finansowych, które bardzo często dokonuje się od samego początku roku. Także dziękuję bardzo za odsłuchanie tego mojego pierwszego webinaru dotyczącego analizy międzyrynkowej. Za chwilę będzie część poświęcona pytaniom, więc zacznę na nie odpowiadać. Jeżeli Państwo chcą zadać je, to proszę je zadać. Za chwilę od, zacznę je odczytywać, proszę je przygotować. I oczywiście yy, muszę także przypomnieć, że że to, co przed chwilą się stało, czyli ta powyższa publikacja, nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej jakąkolwiek strategię inwestycyjną w rozumieniu rozporządzenia Unii Europejskiej nr 596, łamane przez 2014, z dnia 16 kwietnia 2014 roku. Została ona sporządzona w celach informacyjnych i nie powinna stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Autor nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji. Także yy, dziękuję bardzo i oczywiście yy, przechodzimy do yy, tematu pytań. Będę Państwu odpowiadał. Jeżeli macie Państwo jakieś pytania, proszę je zadawać. OK, cofnę się tylko do samego początku. Zobaczymy, jakie. Jakie tutaj Państwo zadajecie? Mam tutaj dwa okienka, gdzie zadajecie Państwo pytania? Pan Artur Nowak zadaje pytanie. Jaki scenariusz na giełdach po zakończeniu Rajdu, świę, rajdu Świętego Mikołaja o, oczekuje? Czy jest szansa na kontynuację hosty, czy też korekta, czy, czy też odwrócenie trendu? Myślę, że już częściowo odpowiedziałem na to pytanie, natomiast moim zdaniem osobistym. Jest to, że, że rok 2022 będzie bardzo porównywalny z 2018, kiedy także Fed zaczął ograniczać skup aktywów i wtedy doszło do korekty spadkowej zwłaszcza w końcówce roku. Moim zdaniem jest bardzo prawdopodobne, że będziemy świadkami, że będziemy świadkami, że będziemy świadkami tutaj kontynuacji tego trendu tego, tego będziemy, będziemy świadkami kontynuacji trendu spadkowego. Moim zdaniem jest to bardzo prawdopodobne, że przyszły rok będzie jednak negatywny dla, dla indeksów giełdowych. Z tego też powodu, że po pierwsze amerykański dolar rośnie, rentowności rosną, tutaj inwestorzy będą się bali, co dalej z tą inflacją, czy czasem rzeczywiście stopy procentowe nie będą szły mocno w górę, a przypadek Polski bo moim zdaniem to, co się teraz dzieje na warszawskiej giełdzie, dlaczego tak się rozjechały indeksy giełdowe między np. DAX-em a, a indeksem WIG-20, jest to spowodowane tym, że tutaj inwestorzy już dostosowują się w Warszawie do skokowo rosnących stóp procentowych. Więc jeżeli skokowo rosną stopy procentowe, a nie tak łagodnie i tak nudno jak w ostatnich cyklach podwyżek stóp procentowych, czyli o takie klasyczne 25 punktów bazowych, no to w takiej sytuacji Indeksy muszą jakoś się do tego dostosować. Moim zdaniem, to jest powód. Więc, jeżeli w grudniu dojdzie do kolejnej skokowej podwyżki stóp procentowych w Polsce, a rynek pieniężny już to sugeruje, że będziemy mieć, mieć 75-punktową podwyżkę stóp procentowych, są, to są wskazania na wczoraj, no to wtedy. Moim zdaniem znacząco wzrośnie szansa na to, żeby jednak, korekt, żeby jednak indeksy giełdowe spróbowały korekty, to nawet znaczącej na samym początku przyszłego roku. A jeżeli indeksy giełdowe na świecie wyczują to samo, czyli podwyżki procentowych szybsze niż, niż teraz rynek zakłada, no to moim zdaniem indeksy giełdowe w przyszłym roku raczej będą, będą negatywnie, będą dawały negatywną stopę zwrotu. Okej, okay, czytam kolejne pytanie. Czy pan Mariusz Karelko się pyta, czy podniesienie stóp procentowych może faktycznie zastopować osłabienie PLN? Myślę, że tylko takie znaczące, bardzo wyraźne i dynamiczne może zastopować i myślę, że dopiero rynek zacznie grać pod umocnienie złot złotego na początku przyszłego roku. I, I dopiero w takim scenariuszu, moim zdaniem, złote zacznie się umacniać. Bo t, jednym z, z takich nieformalnych celów Narodowego Banku Polskiego jest to, żeby zaksięgować ten rok na jak najsłabszym złotym, żeby polscy eksporterzy osiągnęli jak najwyższą rentowność swojego biznesu i oczywiście, żeby Narodowy Bank Polski także osiągnął z tego tytułu większe profity. Więc tutaj występuje obopólny interes ku temu, żeby złoty był na koniec roku jak najsłabszy, i to jest mój scenariusz bazowy. Natomiast od, od przyszłego roku, jednym z tych klas aktywów i oczywiście takich instrumentów finansowych, które mogą najbardziej zyskiwać na wartości, które mogą, na których może być najsilniejszy trend, to myślę, że będzie złoty, który e, e, zacznie reagować na podwyżki stóp procentowych. A jeżeli by się okazało, że e, stopy procentowe. Są już na tyle wysokie, a inflacja rzeczywiście osiąga jakieś tam, jakieś tam poziomy ekstremalne na pierwszym kwartale. No to siła złotego naprawdę może być coraz mocniejsza, może być coraz dynamiczniejsza z każdym kolejnym miesiącem, kiedy stopy procentowe będą na podwyższonych poziomach. A tutaj rynek pieniężny sygnalizuje, że w połowie przyszłego roku stopy procentowe w Polsce mogą być już na poziomie 3%. Więc. Więc tutaj taka atrakcyjność krajowego rynku myślę, że znacząco rośnie. Pan Zbigniew Deć się pyta: Jaki kurs euro, złotego i do euro dolara przewiduje pan w, najbliższy, w najbliższym pół roku? Dziękuję panu, Zbigniew panie Zbigniewie, za to pytanie. Jeszcze moim zdaniem, co najmniej do przełomu pierwszego i drugiego kwartału na eurodolarze spodziewam się presji na to, żeby amerykański dolar był silny, czyli żeby euro-dolar cały czas spadał w kierunku poziomu 1,10. Moim zdaniem jest bardzo prawdopodobne, że ten poziom będzie testowany. I oczywiście w naturalny sposób poprzez przelicznik para dolar do złotego może na początku przyszłego roku zaatakować rejony 4,2430, 4,30, a może nawet jeszcze wyżej. Później oczywiście będzie zależało to od tego, co powiedziałem przed chwilą, czyli od siły generalnej złotego wynikającej ze stóp procentowych. Oczywiście, jak będzie, zobaczymy. Generalnie, jak wiecie Państwo, ja jako trader reaguję, a nie prognozuję, więc to są tylko moje takie subiektywne oceny. Jak ci, to, którzy śledzą mój portfel, to wiedzą, że ja tam generalnie. Z wyprzedzeniem staram się reagować, a nie prognozować. Więc generalnie spodziewam się tego, że co najmniej amerykański dolar będzie do przyszłego, do, do przełomu pierwszego i drugiego kwartału kupowany, a później zobaczymy, czy w strefie euro stopy procentowe będą też także rosły na oczekiwaniach, ponieważ jeżeli tak, to może to zastopować, zastopować ruch euro-dolara w dół, ale co będzie, to zobaczymy. Pan Piotr Peter pyta, co pan myśli o inwestowaniu w Orlen? Generalnie nie zajmuje się akcjami, natomiast myślę, że ten, te, te informacje, które dzisiaj były przedstawione, to sygnalizują, że korelacja między Orlenem a ropą masową powinna być bardzo duża i cały czas powinna być zachowana. Więc jeżeli tylko amerykański dolar wywoła korektę na surowcach na samym początku przyszłego roku, to myślę, że PK Orlen także może ucierpieć, dlatego no, bardzo bym ostrożnie do tego podchodził, jeżeli chodzi oczywiście o spekulacje w krótkim i średnim terminie, bo jeżeli w długim terminie Pan trzyma, no to myślę, że spółka Orlen jest bardzo dobrą inwestycją, płaci dywidendy generalnie, więc e, myślę, że taki jeden z tych czempionów warszawskiej giełdy powinien być dobrą inwestycją w długim i bardzo długim terminie. Pan Artur Nowak zadaje kolejne pytanie. Banki i instytucje finansowe, jak rozumiem, mogą się wyłamać z tego scenariusza silnych spadków w nowym roku, jeśli stopy procentowe, stopy referencyjne będą rosły. Panie Arturze, dziękuję za to pytanie. Oczywiście, tak, myślę, że jeżeli doszłoby do korekty spadkowej, ale stopy procentowe byłyby z perspektywą na dalsze wzrosty, no to banki i instytucje finansowe byłyby takim miejscem, gdzie byłyby przechowywane środki finansowe, czyli aktywa finansowe na giełdzie w przypadku spadków indeksów giełdowych, więc tutaj potencjalne spadki cen banków i wszystkich innych instytucji finansowych w przyszłym roku byłyby no, ograniczone do minimum z potencjałem ku temu, żeby dalej rosły w dalszym, w perspektywie kolejnych, w perspektywie kolejnych tygodni i miesięcy i kwartałów. OK. I teraz... Kolejna porcja Państwa pytań. Proszę poczekać, bo przewinę. Jest OK. Pan Mar Ma pa jeszcze raz pan Mariusz. Karełko się pyta, z jakiego programu jest ten screen, który teraz obserwujemy. To jest oczywiście platforma Tickmill i tutaj Państwo widzą wykres euro-dolara czterogodzinowy. Kolejny Pan się pyta, Pan Piotr Paznicki się pyta, czy też był wykorzystywany Bloomberg. Tak, oczywiście był wykorzystywany Bloomberg do tego, żeby pokazać Państwu te wykresy dotyczące korelacji. Pan Stanisław się pyta, czy będzie powtórka tego wydarzenia w formie nagrania. Dostałem informację od organizatorów, że będzie to możliwe, że wkrótce pojawią się na stronach internetowych te nagrania i będziecie Państwo mogli sobie odsłuchać, zobaczyć, czy, czy jeżeli coś Państwu umknęło, czy na przykład ta macierz korelacyjna, którą, która może. Kogoś z Państwa zainteresować, czy, czy będzie do obejrzenia. Oczywiście będzie. Oczywiście także zachęcam do śledzenia moich wpisów na ACE Market UTV. Tam także od czasu do czasu zamieszczam także ten wykres dotyczący, dotyczący tej, ta, tej macierzy korelacyjnej. Pan Marcin się pyta. Co lepiej kupić dla ochrony gotówki na pół roku? Euro, frank czy dolar? Oczywiście tutaj nie, nie składamy żadnych info, inwestycyjnych porad, czy to nie są żadne porady inwestycyjne, ale myślę, że z tego, co Pan tutaj się dowiedział na, 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 na tym webinarium, no to myślę, że euro nie jest najlepszym rozwiązaniem. Natomiast frank szwajcarski i dolar. Generalnie powinny być bardzo atrakcyjne na, na przestrzeni tych, tego okresu. Oczywiście pa, warto pamiętać, że jeżeli ktoś chce dokonywać takich transakcji, bo to jest jednak średni termin, to warto korzystać z takich miejsc, z takich platform, czy od takich brokerów, którzy mają jak najniższe spready, gdzie są kursy jak najbardziej atrakcyjne, ponieważ to, jest, to już jest spekulacja. Kupowanie na pół roku to jest jednak spekulacja. Pan Michał Stepaniak się pyta z Innej Beczki: brytyjska gospodarka będzie radzić sobie w najbliższych latach, jak sobie będzie radzić? To jest bardzo interesujące pytanie, ponieważ obecne dane, które pokazują, że Brexit generalnie się nie udał, powodują, że ten fund brytyjski nie chce się aż tak dynamicznie umocnić jak amerykański dolar. Fund brytyjski się umacnia. Natomiast amerykański dolar moim zdaniem tutaj zachowuje się lepiej. Natomiast jak będzie sobie rodziła w najbliższych latach? Oczywiście wszystko zależy od tego, czy Brytyjczycy dostosują się po pierwsze do życia poza Unią Europejską, jak zdobędą kolejne przewagi konkurencyjne w gospodarce, w oczywiście w gospodarce światowej, i czy utrzymają pozycję takiego lidera, jeżeli chodzi o system finansowy, o, czy londyński city będzie wciąż bardzo atrakcyjnym miejscem do tego, żeby przyciągać kapitał, ponieważ jeżeli tak będzie, no to rzeczywiście brytyjska waluta, gospodarka mogą się dalej umacniać. Na przykład gdyby w Europie doszło do jakiegoś konfliktu, byłaby sytuacja niebezpieczna, już nie daj Boże wojna, coś by się tutaj posypało, a brytyjska gospodarka odcięta od strefy euro, od Unii Europejskiej Myślę, że w takiej sytuacji byłaby takim, taką bezpieczną przystanią, tylko że znacząco większą niż na przykład Szwajcaria i wtedy brytyjska waluta mogłaby się bardzo wyraźnie umocnić. To są oczywiście scenariusze mało prawdopodobne, ale na przestrzeni lat, na tym na podstawie tego, co się dzieje w ostatnim czasie. No myślę, że warto już brać pod uwagę nawet takie skrajnie negatywne scenariusze. Pan Stanisław się znowu się zadaje kolejne pytanie. Panie Stanisławie, odpowiadam. I dziękuję za to pytanie. Czy wzrost cen ropy jest skorelowany z każdą spółką energetyczną? Z polskimi, rosyjskimi, amerykańskimi? Skoro tak, to energetyka może być bardzo obiecująca i że mocno nie powinna oberwać przy spadkach SP czy, czy indeksu WIG-20. Ale jak podniosą stopy gwałtownie, to moim zdaniem będą uciekać do walut fiducjarnych. Oczywiście. Myślę, że tutaj ta korelacja, którą przedstawiłem względem zachowania rosyjskiego rubla, względem ropy naftowej powin i oczywiście całego sektora energetycznego powinna być zachowana. Powin powinni wszyscy państwo, którzy inwestują w ten, w ten sektor, powinni monitorować, co się dzieje. Oczywiście każdy, kto już kiedykolwiek inwestował, to w naturalny sposób i intuicy intuicyjnie wyczuwa, że rzeczywiście takie powiązanie występuje. I oczywiście czy jak podniosą stopy gwałtownie, to czy będą uciekać do wadu, walut fiducjarnych? Moim zdaniem tak, i oczywiście zwyciężą te waluty, gdzie stopy procentowe obecne, ale przede wszystkim te przyszłe, które przewiduje rynek, bo rynek wycenia przyszłe stopy procentowe i one są w naturalny sposób codziennie handlowane, te przyszłe stopy procentowe. I oczywiście tam, gdzie te stopy procentowe będą najsilniej rosły, to wtedy moim zdaniem Taka presja na, i ucieczka do tych walut powinna wystąpić, i oczywiście druga skrajność, czyli te waluty safe haven. Nie daj Boże, gdyby się coś stało, znowu jakaś recesja, wojna czy coś innego, to frank szwajcarski oczywiście powinien być tą walutą, która będzie zyskiwała na wartości. I w takim wypadku także bardzo często występuje presja do amerykańskiego dolara. Pan Mark, się pyta, w jakie waluty warto inwestować. Panie Marku, proszę podać interwał. Dowiemy się więcej. Będziemy mogli powiedzieć coś więcej na ten temat. Pan Mariusz się pyta, jakie pozycje ma pan, mam otwarte na platformie, którą teraz widać. To są generalnie te wszystkie pozycje, które obserwujecie Państwo w moim portfelu, do którego zachęcam żeby śledzić. Otworzyłem tę pozycje, żeby monitorować zachowanie takie już intradayowe tego mojego portfela w czasie krótkoterminowym. Pan Stanisław zadaje kolejne pytanie. Czy NBPKO, wartość akcji mogą rosnąć, gdy RPP będzie zbyt opieszale, opieszłe z podniesieniem stóp procentowych do końca roku, żeby tak jak mówię, zarobić na, na typie gospodarki eksportowej. Panie Stanisławie, moim zdaniem, my, my, myślę, że szansa na to, że podwyżka stóp procentowych w Polsce będzie w, za 2-3 tygodnie w Polsce, jest bliska pewności. Natomiast skala jest zastanawiająca. Dzisiaj już na Węgrzech stopy procentowe poszły o 30 punktów, punktów bazowych w górę. To jest oczywi przekroczyło oczywiście poziom 2%, podobnie jak w Czechach, więc w naturalny sposób będzie e występowała presja na to, żeby w Polsce stopy procentowe wzrosły do 2%, a w takim wypadku e nie powinna dziwić podwyżka stóp procentowych nawet o 75 punktów bazowych e na najbliższym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej. Czyli stopy procentowe na koniec roku i na święta Bożego Narodzenia na poziomie 2%. Są jak najbardziej realne i moim zdaniem to jest jednak już scenariusz bazowy, ale wciąż zakładam, że nie będzie to czynnik, który sprawi, że złoty się umocni, ponieważ w moim scenariuszu bazowym dopiero początek nowego roku, decyzje komitetów inwestycyjnych, funduszy inwestycyjnych na, na przełomie roku z tym, co zrobić z kapitałem na, od samego początku roku, mogą dać pretekst ku temu, żeby złoty zaczął się umacniać. To jest mój scenariusz bazowy. Ale jak będzie, oczywiście zobaczymy, pamiętajcie Państwo, że ja, jako spekulant, ja reaguję, a nie prognozuję. To jest bardzo istotne. Reaguję, to widzicie Państwo w moim portfelu, natomiast subiektywny punkt widzenia, czyli to, co ja do Państwa mówię, jakie są moje opinie, przemyślenia, przedstawiam na moim wideoblogu, czyli na Ace Market UTV, na który także Państwu zapraszam. Pan Mariusz się pyta, co zwykle jest na tych monitorach za, za mną. Panie Mariuszu, są tam wszystkie najważniejsze pary walutowe, instrumenty finansowe, tak, żebym miał szybki podgląd na to, co się dzieje na rynkach finansowych, żebym nie musiał się prze, przełączać między wykresami. Także to, co pan wie, że jest najważniejsze na rynkach finansowych, to tam na pewno jest. Pan Stanisław zadaje kolejne pytanie. Czy ja. Czy tak długo, jak potrwa bańka na rynku nieruchomości, tak długo przewiduje wzrost cen surowców? Pierwsze pytanie, ale chodzi panu o, raczej o rynek polski, tak? To moim zdaniem rzeczywiście tutaj bańka, czyli znaczy moim zdaniem nie ma bańki na rynku nieruchomości w Polsce, natomiast ceny będą dalej rosły. Osobiście też subiektywnie spodziewam się, że szczyt Hospy na polskim rynku nieruchomości będzie w okolicach. Przełomu 2023-2024, kiedy nasyci się podaż z popytem tutaj na rynku krajowym, I, i, ale prawdopodobnie w związku z tym, że ceny będą dalej rosły, to także surowce tutaj przeznaczone do tego, żeby jakoś wspomagać te nieruchomości budowane, remontowane, także będą utrzymywały się na podwyższonych poziomach. Kolejne pytanie: Czy Evergrande jest pierwszym sygnałem, że. Jednak powoli zmierzamy do odwrócenia trendu na nieruchomościach. W tym przypadku także na surowcach. Oczywiście może się tak wydarzyć, yy, yy, Pani Stanisławie, natomiast uważam, że szansa na to, że Evergrande stanie się jakimś, jakąś beczką proku, która wywróci rynki finansowe jest mała, ponieważ rynek już zdyskontował to, że yy, każdy dolar długu tej spółki jest teraz wyceniany, około 15 do 20 centów, czyli tutaj jest duże prawdopodobieństwo bankructwa tej spółki. I tutaj proszę zauważyć, generalnie to nie wiąże się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami dla rynków finansowych na całym świecie. Więc myślę, że ten temat powoli spada, znaczy jest już całkowicie zapomniany. To jest, taka, to jest taki chiński ewenement, generalnie bez znaczenia i tutaj nie spodziewam się jakiegoś fajerwerku, no chyba, że za tą spółką poszłyby Także problemy całego sektora chińskich nieruchomości. Jak będzie zobaczymy. Na razie tutaj zagrożenie z tej, spory, z tej strony spada. I ostatnie pytanie pana Stanisława: co trzeba zrobić, żeby dostać dostęp do danych Bloomberga? Panie Stanisławie, no to terminal jest bardzo drogi. Z tego co pamiętam, to kosztuje około 8000 zł miesięcznie za dostęp. Więc, jeżeli pana stać, to zachęcam do tego. Jest Bloomberg jest bardzo nieintuicyjną platformą. Trzeba się bardzo długo uczyć. Natomiast opieka klienta Bloomberga jest antypodami obsługi klienta na przykład w ZUS-ie czy w innych tutaj takich instytucjach, instytucjach państwowych. Więc nawet pomimo tego, że Bloomberg jest bardzo trudny i nieintuicyjny, to macie państwo naprawdę wielkie wsparcie i można się tego nauczyć po, po pewnym czasie. tutaj Pan Piotr pyta, jakie są przewagi platformy Tickmill w stosunku do innych, to ja myślę, że to pytanie raczej do tych z Państwa, którzy korzystają do, do obsługi klienta firmy, natomiast na co należy zwrócić uwagę, to platforma Tickmill w wielu przypadkach oferuje handel o bardzo niskich spreadach, tutaj te spready są bardzo konkurencyjne i interesujące, więc po prostu wystarczy sobie obserwować rozbieżności między ofertami BIT i ASK, czyli kupna i sprzedaży, by wiedzieć, czy te poziomy są atrakcyjne, a w wielu przypadkach tutaj nawet nie ma żadnego spreadu, więc wa warto się zaznajomić. Pan Mariusz pyta się, czy na platformie Tignil są dostępne kryptowaluty. Tak, są tutaj. Panie Mariuszu, dla Pana tutaj wykres Bitcoina. Bitcoin tutaj, jak widzicie Państwo, walczy o poziom 60 tysięcy dolarów. Dzisiejsza sesja jest naprawdę bardzo negatywna. I krótko mówiąc, zobaczymy, czy wsparcie 59 tysięcy dolarów, które moim zdaniem jest ważniejsze, zostanie utrzymane. Już dzisiaj zadziałało. Bitcoin jest teraz takim ciekawym miejscem, gdzie zmienność naprawdę jest duża, i to jest rajd dla spekulantów, krótkoterminowych graczy. Jak wykorzystać, Pan Michał pyta, jak wykorzystać chwilowe spadki korelacji na aktywach skorelowanych w długim terminie? Kiedyś robiłem takie, taką, taką zabawę, że na wykres korelacji nanosiłem średnią kroczącą. Zwykłą, jakąś taką trzynastkę, czyli dwutygodniową, trzytygodniową, miesięczną. I ona przecięcie tego wykresu korelacji ze średnią pokazywało, czy korelacja rośnie. Czy się, czyli czy się nasila, czy się zmniejsza, I wtedy warto wykorzystać to do tego, żeby e, dokonywać mniejszych, bądź też większych transakcji, zwiększać ryzyko, bądź też zmniejszać ryzyko pojedynczej transakcji na danych e, aktywach. I oczywiście ci inwestorzy już zaawansowani, czyli ci z, za inwestorzy zawodowi, którzy wykorzystują różnego rodzaju e, wskaźniki fundamentalne, oni, czyli znaczy wskaźnik korelacji jest wykorzystywany jako takie narzędzie, jako element budowy szerszych modeli do wycen fundamentalnych czy też wycen innego rodzaju i on jest wtedy, on jest wtedy wykorzystywany jako, taki, jako takie wspomaganie co do decyzji inwestycyjnych, czy zwiększyć, czy zmniejszyć ryzyko. Myślę, że ten sposób, o który Państwu przed chwilą Panu przed chwilą przedstawiłem, myślę, że on jest bardziej interesujący. Pan Ryszard długoż pyta, proszę podać link do swojego portfela. Panie Ryszardzie, dziękuję za to pytanie. Jeżeli Pan wejdzie na mój blog, na mój wideoblog Ace Market UTV na YouTubie, to tam praktycznie w każdym, w, ka w każdym wpisie, na samym początku i na samym końcu podaję adres e-mail, na który należy wysłać zgłoszenie. I w, tego, I w opisie każdego filmu także jest adres e-mail, na który należy wysłać. W taki sposób pokazuję, co robię w moim portfelu, jak to wygląda. Pan Galaksy, to już chyba przedostatnie pytanie. Pan Galaxy pyta się o moją opinię co do stuprocentowych w Polsce w grudniu 2022 roku. Szanowny Panie Galakcji, bardzo ciekawe pytanie i mogę z dużą dozą, znaczy może inaczej to powiem. Zrobiliśmy ostatnio ciekawy materiał na ten temat, pokazujący jak rynek oczywiście oczekuje na chwilę obecną procentowych w przyszłym roku i wynika z tego, że stopy procentowe w przyszłym roku, w 2002 w grudniu, w Polsce będą wyższe niż 3%. Między poziomem 3 a 3,5%. Mniej więcej na tych poziomach będą się kształtować, i co jest także bardzo interesujące, one mają bardzo silno, silnie rosnąć. Praktycznie do końca pierwszego kwartału przyszłego roku, czyli jeszcze przez 4 miesiące, praktycznie, stopy procentowe mają zbliżyć się do 3%, a już od drugiego kwartału przyszłego roku, jeżeli będą jakieś podwyżki stóp procentowych, to mają być one ograniczone i mają być dopasowane do. Tego prawdopodobnie, co się będzie działo z inflacją, i na tą chwilę, czyli na ten dzień, w którym jest publikacja tego materiału, tak rynek oczekuje co do perspektyw stuprocentowych w Polsce. Więc spodziewajmy się bardzo dynamicznych podwyżek stuprocentowych, nie tylko w grudniu 2021 roku, ale także w przyszłym kwartale, pierwszym kwartale 2022 roku. I kolejne pytanie. Czy Ropa Brent jest skorelowana z Russell, z, z indeksem Russell, rozumiem, tak? Czy z, z, z indeksem rosyjskim. No jeżeli chodzi o indeks rosyjski, to ja myślę, że tutaj korelacja jest bardzo silna i bardzo do, do, dodatnia. A rynek ropy naftowej, y, to musiałbym s, sprawdzić. Proszę wysłać do mnie y, maila. Natomiast jaka jest dokładna korelacja między Brentem a Russellem? 500. Natomiast y, Spróbuję odpalić jeszcze raz macie tą korelację w prezentacji. To zobaczycie Państwo jaka jest powiązanie wall street z ropą naptową. Już chwileczkę. I tutaj. Wynika z tego, że powiązanie między ropą naftową a indeksem SP to jest na chwilę obecną 0,089, czyli naprawdę bardzo, ale to bardzo niewiele. Praktycznie ta korelacja nie występuje, jest, jest znikoma, jest po prostu pomijalna. Można ją, można ją całkowicie pominąć. No, a co jeszcze, co Państwa jeszcze interesuje? Jak, czy macie Państwo jeszcze jakieś pytania? To widzę, że to chyba było. O, tutaj widzę, że pan Piotr jeszcze pyta, czy kryzys na naszej granicy jest już w cenach? Czy kryzys może osłabić WIG i PLN? Myślę, że na, na, na tym poziomie eskalacji, który teraz obserwujemy, to myślę, że jest już w cenach. Natomiast gdyby nie daj Boże, doszło do pogłębienia konfliktu zbrojnego, tutaj doszłoby już do strzałów, już zgonów zabitych i tak dalej, no to myślę, że wtedy rynek by na to zareagował. Natomiast na co należy zwrócić także uwagę? I należy, przepraszam, że to zabrzmi bardzo cynicznie, ale giełda lubi wojnę. Więc jeżeli doszłoby do, takiego, do takiej sytuacji, no to WIG-20 mógłby zyskiwać na wartości, ale gdyby doszło do konfliktu zbrojnego, to przede wszystkim indeksy giełdowe na świecie, a zwłaszcza już na Wall Street, zaczęłyby mocno rosnąć, i w taki sposób myślę, że warto by to wykorzystać. Gdyby, nie daj Boże, taki czarny scenariusz był realizowany na naszej wschodniej granicy. Pan Artur pyta się, czy w dalszych webinarach mógłby pan podzielić się z nami jeszcze co do rynku nieruchomości? Jeżeli Państwo będą chcieli, to oczywiście tak. Tutaj ten webinar ma za zadanie odpowiadać na Państwa pytanie, więc jeżeli Państwo będziecie zainteresowani, to. Oczywiście, że tak. Pan Mariusz się pyta, czy nie, nie myślałem o transportowaniu live tradingu. Panie Mariuszu, jak pan y, zauważył, jeżeli pan śledzi mój portfel, to mój portfel jest nastawiony na średni i nawet długi termin, więc generalnie ja nie zajmuję się takim tradingiem, day tradingiem. Więc tutaj no, szanse moje uważam, że za niskie. Kiedyś próbowałem aktywnego day tradingu day tradingu, ale się okazało, że mo, dla mojej osobowości lepszy jest średni termin swing trading, taki długoterminowy trading niż takie krótkoterminowe spekulacje. Generalnie day trading absorbuje bardzo dużo czasu. Jak widzicie Państwo, ja tutaj pracuję zawodowo, tworzę dla Państwa wpisy na, na moim blogu, wideoblogu na YouTubie. Mam oczywiście swoje życie osobiste, więc no. Trochę trudno byłoby wygospodować czasu na taki aktywny y, trading. Pan Mariusz się pyta, czym różni się praca dealera od zwykłego prywatnego tradera. Y, dealer walutowy tutaj y, y, pełni rolę takiego jakby maklera, tak? Do, odbiera telefony od klientów, dokonuje y, transakcji bezpośrednio na rynku, oczywiście tutaj y, zwykle na rynku złotego, ponieważ Przeważnie tutaj potencjalni klienci i klienci dokonują transakcji na rynku walutowym, krajowym, na, na rynku złotego, a prywatny trader oczywiście swoimi prywatnymi środkami handluje na własny rachunek, natomiast dealer pełni rolę takiego maklera, tylko że dealer jest od rynku walutowego nieregulowanego, a makler od rynku regulowanego, od rynku papierów wartościowych czy też innych takich aktywów. Pan Mariusz. Pyta się także, czy bez platformy Bloomberga czułbym się niepewniej na rynku. Panie Mariuszu, platforma Bloomberga daje ogromne możliwości, to jest prawda. Natomiast y, czy bym się czuł niepewniej? Miałbym na pewno zdecydowanie mniej wiedzy na temat tego, co się dzieje. Bloomberg w większości przypadków przekazuje czyste, suche informacje. Jest tam też y, znaczna doza y, takiej propagandy oczywiście, natomiast y, Bloomberg... W bardzo dużym stopniu przekazuje czyste, suche informacje, więc generalnie, jeżeli ktoś ma taki dostęp, czy też do Reutersa, to ma bezpośredni dostęp do informacji. I ci z państwa, którzy śledzą także mój profil na Twitterze H Market no to widzą, że ja tam często wklejam po prostu suche headliney, które dają czystą informację, a interpretacja tych danych zależy bezpośrednio od nas, jak my wykorzystamy to, co się tam pojawia. Panie Arturze, dziękuję także, że jest Pan tutaj na kanale, że Pan jest aktywnym uczestnikiem. I Pan Piotr także zadaje pytanie i żebym polecił jedną książkę o tematyce giełdowej, którą uważam za najlepszą w mojej opinii. Panie Piotrze, to jest bardzo interesujące i ciekawe pytanie. Polecam taką jedną książkę. Mam taką jedną książkę. Otóż 20 lat temu, jak zaczynałem mój trading. To byłem bliski bankructwa i to, co mi uratowało życie, to, co uważam za książkę wartą polecenia, to jest książka Marfiego o spekulacji i oczywiście książka Zawód Inwestor Giełdowy. Zawód Inwestor Giełdowy. Polecam każdemu. Fantastyczna książka. Jeżeli ktoś chciałby. Jeżeli ktoś chciałby znaleźć takie mechanizmy, które pozwolą mu przetrwać na rynku finansowym, znaleźć swoją własną drogę na rynkach finansowych, no to Zawód Inwestor Giełdowy to jest zdecydowanie najlepsza książka, jaką mogę polecić tym wszystkim, którzy są na rynku finansowym. Ok. Czy mają Państwo jeszcze jakieś pytania? Zobaczymy. Tak, Doktor Elder to jest książka, o której mówię. Zawód inwestor giełdowy. Fantastyczna książka. Polecam każdemu, must have, czyli każdy powinien mieć w swojej biblioteczce bez względu na to, czy e, ma e, długi staż na rynkach finansowych, czy ma krótki staż na rynkach finansowych. A zwłaszcza ci, którzy mają krótki staż, to powinni się, się z tą książką zaznajomić. Hmm. Czy mają Państwo jeszcze jakieś pytania? Okej, okay, chyba widzę, że to wszystko. Okej, okay. to dziękuję bardzo za, za bycie na pierwszym z serii czterech webinarów. Drugi poświęcimy temu, jak inwestować w czasie inflacji. Przedstawię Państwu to moje przemyślenia, moje koncepcje i to, co ja obserwuję teraz na rynku finansowym oczywiście i nie tylko. Dziękuję wszystkim za to, że byliście Państwo, że wytrzymaliście. Zapraszam za tydzień. Oczywiście dziękuję. Życzę stopy zwrotu przez ten tydzień i oczywiście pięknego wieczoru i udanego następnego dnia. Dziękuję, do zobaczenia i pozdrawiam.